Cześć, w trakcie dzisiejszego filmiku poruszę temat kolejności wykonywania spoin podczas spawania metodą MAC na jakichś konstrukcjach. Co prawda będę się sugerował tą oto kostką, ale wydaje mi się, że będzie to wystarczająca próbka, żeby powiedzieć parę słów przynajmniej wstępnie. I z tego co wiem, tym tematem było ogólnie zainteresowanie wśród przynajmniej części widzów mojego kanału. Generalnie tą kostkę przygotowałem z płytek o grubości ścianki 10 mm, więc jeśli chodzi o spawanie dwustronne, to spoiny jednościegowe będą wystarczające. W zasadzie jeśli chodzi o spawanie jakiejś konstrukcji, nie spotkałem się nigdy, chyba że konstrukcja była przygotowana jakoś nieprawidłowo, żeby rozpoczynało się spawać spoiny od środka. Z prostego powodu, jeśli wykonamy w pierwszej kolejności spoiny zewnętrzne, to naprężenia będą działały właśnie w tym kierunku i nawet jeśli w trakcie tych naprężeń dojdzie do jakiejś deformacji konstrukcji, to dużo mniej problemów będzie w trakcie przywrócenia tej konstrukcji do jakiegoś stanu użytkowalności niż w sytuacji, gdyby ona się w jakimś sensie zamknęła. Spawając metodą MAC, praktycznie zawsze powinniśmy wykonywać najpierw spoiny w pozycji pionowej. W tej sytuacji mam do wykonania jedną spoinę na takim oto grzbiecie. Wykonam tą spoinę na tak zwaną choinkę, czyli w pierwszej kolejności przez chwilę koncentruję się w miejscu łączonych materiałów, dosłownie tak, a następnie wykonuję dwa zakosy, jeden w kierunku prawej ścianki, drugi w kierunku lewej i tak dalej, aż do końca zapętlając te wszystkie ruchy. W następnej kolejności wykonam w tym oto grzbiecie taką oto spoinę jednościegową, można to powiedzieć w okapie, tak? A w ostatnim etapie tych prac wykonam oczywiście jeszcze jedną spoinę w okapie, przy czym łączenie tych, można to powiedzieć, trzech spoin odbędzie się w tym oto rogu. Tutaj oczywiście ono jest bardzo ważne, o czym oczywiście powiem jeszcze w późniejszej części filmiku. Ok, zewnętrzne spoiny już mamy wykonane. Przejdę do wykonywania spoin od wewnętrznej strony. Jeśli chodzi o spoinę w pozycji pionowej, no cóż,
W zasadzie można byłoby wykonywać ją techniką z dołu do góry, ale biorąc pod uwagę to, że te materiały są łączone grzbietowo, przy czym grubość tego miejsca, w którym są one łączone, jest tak cienka, że są one spenetrowane, co jest widoczne. Uważam, że jeśli wykonam tutaj spoinę techniką z góry do dołu, jest ona wystarczająca, natomiast dwie ostatnie spoiny w pozycji podolnej, zamykające, można powiedzieć, tą konstrukcję, wykonam od brzegów łączonych materiałów do środka. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie łączeń odcinków spoin i w sytuacji, gdybyśmy na przykład rozpoczynali spawać od środka, no cóż, jest bardzo duże ryzyko, że zostawimy jakąś kropkę, a tej kropki no po prostu zaklikać nie zaklikamy, tak? I dlatego właśnie rozpoczynam spawanie od grzbietów, tak? Oba odcinki, nie jeden na przykład, że jeden wyjeżdżam od środka, a drugim go zamykam. W tej sytuacji dużo lepiej jest, chyba że nie ma innej możliwości, tak? Oba odcinki spawać od strony zewnętrznej do środka, tak? Najpierw oczywiście wykonując odcinek spoiny pozycji pionowej. Jeśli wykonamy najpierw ten pion i zostanie na przykład ta dziurka, to ją po prostu zakryjemy, tak? A jeśli będzie odwrotna sytuacja, najpierw wykonamy w pozycji podolnej i pionem będziemy się starać zamknąć w tej sytuacji techniką z góry do dołu, no z góry do dołu ta jakość jest niższa. Ktoś tam kiedyś pisał pod filmami na moim kanale, że to jest nieprawda. Oczywiście, że prawda, spoina techniką z góry do dołu daje niższą jakość, tak? Techniczną, wizualną, może nie do końca. Jeśli macie jakieś propozycje związane z tym tematem, to z chęcią przeczytam i najprawdopodobniej z czasem ukaże się w związku z tymi waszymi komentarzami jakaś publikacja na moim kanale. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ten temat. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!